Rosja jest tak ogromnym krajem, że bardzo różnie ludzie jeżdżą, w zależności od miasta. Moskwa to jest w ogóle przegigantyczne miasto i tam na każdym kroku są korki. I Rosjanie są życzliwymi partnerami na drogach. Również raczej stosują się do kultury jazdy. Aczkolwiek jest coś takiego w Rosji, nawet sami Rosjanie się z tego śmieją. Opowiadają, że kto ma lepszy, droższy samochód, ten ma pierwszeństwo na drodze. I często niestety ci nowobogatcy Rosjanie tak jest, że jeżeli ma jakiegoś nowego Mercedesa, to czuje się uprzywilejowany. I czuć u użytkowników innych marek samochodowych, że czują trochę, taki trochę respekt. Nie wiadomo, kto siedzi za kierownicą takiego samochodu. W mieście, w którym ja znowu byłem, Surgut, no to jest miasto wielkości Radomia. Również niewiele to odbiega od naszych standardów. No najbardziej utkwiły mi wizyta w Turcji. Dla mnie szokiem ogólnie, jak Turcy jeżdżą. No to jest coś niesamowitego. Ilość samochodów z ulicy dwu- albo trzypasmowej potrafią robić 4-5 pasów. Trąbią regularnie, non-stop. 100 samochodów i 80 trąbi non-stop, nie wiadomo na co. We Francji na przykład utkwiło mi coś takiego, że dużo samochodów jest parkowanych na luzie, na przykład w bramach, na przykład na przejściach dla pieszych i często przechodnie lub osoby, które chcą wyjechać, potrafią sobie same przepchnąć samochód 2-3 metry. Zresztą bardzo podobna kultura postępowania na drogach jest we Włoszech. W Brazylii bardzo podobny schemat do tego, jaki panował w Turcji. Wcale nie z mniejszym chaosem, a może nawet troszeczkę z większym. Fajne samochody widziałem na drodze w Wenezueli. To były samochody typu Cudowne Lata, czyli amerykańskie z lat 70-tych, 80-tych. Samochody 20-30-letnie. No i na pewno największe wrażenie, no to pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie system komunikacji jest no przewspaniale rozwinięty. Tam nie było korków. Tam w każdym kierunku po 4-5 pasy są zrobione. Nawet jak się wjeżdża do miasta, to najmniejsza droga ma 2 pasy. Chyba najmniej mają do czynienia z korkami i porównując miasto wielkości, właśnie tak jak ja byłem w Chicago, a na przykład Moskwa, no to jest niebo i ziemia system komunikacji, jak jest rozwiązany.